Witam z tej strony Kasiek Dowbor, a to. Przepraszam bardzo. Witam z tej strony Karolfan z Rozdzielnięcia. To jest kolejny odcinek na moim kanale, ale pierwszy z gry FIFA 20. Jako, że Polska w dniu dzisiejszym rozpoczynałaby swoją drogę na euro, także ja zaczynam grać w FIFA reprezentacją Polski. Dzisiaj pierwszy mecz z barażowaną drużyną, czyli Irlandią. Co do baraży, zrobiłem sobie swoje własne w FIFA baraże, które przesymulowałem. I tak oto baraże wygrały drużyny Islandia, Szkocja, Norwegia, Rumunia, Węgry i Irlandia, z którą dzisiaj się zmierzymy. Także tak, tutaj nie wiem, czy będę cokolwiek w składzie zmieniał. Mój poziom w FIFA nie jest jakiś bardzo zaawansowany, gram na poziomie zawodowiec. No także tyle w temacie mojej gry. Ciekawie się tylko, czy mi wyjdzie, czy przepieprzę i przyniosę hańbę reprezentacji Polski. Także tutaj jeszcze nie wiadomo. Mam tu grupę A i B, ale oczywiście turniej składa się z 24 drużyn, tylko po prostu pierwszą część od A do D grupy dałem sobie w innej części, ponieważ no 24 drużyny w FIFA to jest, nie ma takiego turnieju, ale oczywiście w prawdziwym Euro oczywiście są, dlatego ja sobie to po swojemu zrobiłem pod koniec konkurencji tabelowych. Możliwe, że pokażę wam, jak to wszystko wygląda w innych grupach. A tymczasem zagrajmy sobie mecz. Ja tutaj nie będę raczej nic przycinał z tych meczy. No także niektóre momenty mogą być nudniejsze, niektóre fajniejsze, ale ja tu tylko jeden odcinek, to jest jeden mecz. Także tutaj nie będą te odcinki też długie jakieś strasznie. Także też się o to nie martwcie. Z Irlandią pod względem piłkarskim Polska miała już do czynienia w eliminacjach na Euro 2016. Tutaj niestety nie widzę, żeby była jakakolwiek taka piłka na euro. No także ja sobie zostawię tą, która jest. Bezchmurnie oczywiście, 15 czerwiec. Oczywiście w FIFA to jest 11 sierpień. Ale dobra, my się nie przejmujemy i gramy. Gramy. Ach, mój pierwszy odcinek z FIFA, także... Także nie wyczekujcie też. Znaczy w FIFA no też jakoś mało nie gram, nie? Też moi. Może nie będzie to trudny mecz, ale wiadomo, na respekt do przeciwnika czeka trzeba mieć. Dzisiaj bardzo ważne spotkanie, prawdziwa ozdoba tej fazy rozgrywek. Witamy serdecznie w ten piękny wieczór. Warunki do gry w piłkę są wprost wymarzone. Witam się z Państwem Dariusz Szpakowski. Tak na wstępie jeszcze tylko powiem, że cokolwiek tutaj będzie, to nie będę pomijał, także jak tam wolicie sobie przewinąć w filmie na YouTubie, to sobie przewincie, ale ja tutaj żadnych powtórek ani tego typu spraw raczej nie będę pomijał. Tylko tyle chciałem dodać, także zaczynajmy. A razem ze mną komentował będzie ten mecz Jacek Laskowski. Dzisiaj zobaczymy ciekawie zapowiadające się spotkanie grupowe. Kibice na trybunach już nie mogą się doczekać rozpoczęcia. Lada chwila zaczną się naprawdę wielkie emocje. Po postawie w fazie grupowej można rozpoznać prawdziwych profesjonalistów. Na finał pucharu zmobilizuje się każdy, ale żeby do niego dotrzeć, najpierw trzeba umieć wygrywać takie spotkania jak dzisiaj. Zobaczmy, jak im pójdzie. Spójrzmy na jedenastkę gospodarzy. W dzisiejszym spotkaniu będą ustawieni 4-5-1 z nieco bardziej ofensywnie ustawioną linią pomocy. A ma to na celu częstsze włączanie napastnika do akcji, aby nie musiał jedynie walczyć z obrońcami o górne piłki lub czaić się na granicy spalonego w oczekiwaniu na jakieś prostopadłe podanie. Ważna będzie wymienność pozycji napastnika i wysuniętych pomocników. Jest okazja! Uderzył, ale prosto w rybę. Aż cholera. Mam nadzieję, że mnie słychać i Dariusz Szpakowski nie zagłusza mojego głosu. Noż, come on.
Do grania piłki z rzutu rożnego. Nice. Jest pierwszy gol. Szybko, doskonale weszli w mecz. Zobaczymy, czy pójdą teraz za ciosem. Pięknie. Jak zostawi bez opieki, to są takie skutki. Świetny strzał głową. Takie strzały można oglądać bez końca. Jakoś to wyszło, proszę Państwa. Nasz Robert Lewandowski pokazuje, na co go stać. I gramy dalej. Piłka znowu w grze. Reprezentacja Polski prowadzi. Robert Lewandowski. Jest coraz bliżej bramki. No, bierze go. Dobra interwencja. Grosicki. Zieliński. Grzegorz Krychowiak. Kędziora. Robert Lewandowski. Klich. Kamil Grosicki. Piotr Zieliński. Przywilej korzyści, Polacy wciąż przy piłce. Lewandowski. Nice. Kuźwa mać, ale nice. Boż cholera, udało się. Obejrzyjmy to jeszcze raz, Darku, bo warto. Doskonała centra. Dostał piłkę tam, gdzie chciał. Złożył się idealnie i huknął z powietrza. Bramkarz miał mało do powiedzenia. Stadiony świata, takie gole są ozdobą futbolu. Także nasz Robert strzela drugą bramkę. Czy będzie hat-trick? Zobaczymy. Drugi gol. Do zera, jedziemy dalej. Nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Robert Lewandowski. Podanie na skrzydło. No cholera, znowuż tego dupka. Ja pierwsze. Dośrodkowanie tuż przy ziemi. Cholera! Wyjdź, cholera! Kurna! Boże! Co za shit! On się teraz cieszy! Bardzo pięknie, piłka wpada. Ja pierdolę. To wymagało wiele precyzji. Wspaniale to zrobił. Spojrzał na piłkę, przymierzył, a następnie z zimną krwią pokonał bramkarza. Piękna bramka. Proszę, piękna, szybka odpowiedź. Wymiana szybkich ciosów, to jest to, co lubimy. Spójrzmy na to z innego kąta. Co za szmaty. Parowy takie jak. Jezus. Przy niewielkiej różnicy ja pieprzę, co za cipy. Nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. Jak to w ogóle mogło wejść? Znaczy to przejść przez obronę. Kamil Grosicki. Ja nie gram jakoś kiwkami, gram klepą. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd. Kurna! Nienawidzę tego. Conor Harrigan. Jezus. Jakie to jest idiotyczne, te podania w FIFA. Naprawdę są po prostu idiotyczne. Jednym słowem. Grzegorz Krychowiak. Co teraz wymyśli? Piotr Zieliński. Weszło. Dobra, na luzie się udało. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. No, niewiele tu brakowało, a nie było bramki. Arbiter w zasadzie nie był z daleka w stanie ocenić, czy piłka przekroczyła linię całym obwodem, czy też nie. W ogóle nie przekroczyła, Boże. Sędziowie dysponują dziś technologią umożliwiającą im sprawiedliwe rozstrzyganie takich sytuacji. Wynik 3-1 nie daje gwarancji, jak mówi się w żargonie, dowiezienia zwycięstwa. I obie drużyny dobrze o tym wiedzą.
Nie no, kuźwa, tylko nie, niech nie wykorzystają tego. Tego czegoś, co tam jest, jak po rozpoczęciu, po stracie gola. Coś, co można strzelić od razu gola, bo nie wiem, jakoś. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale coś takiego jest. Już no, odbierzcie tym ciotom. Idzie do przodu. Lewandowski. Piotr Zieliński. O, w dupę. Z daleka, ale piłka odbija się od bramki. Doskonały pomysł, zabrakło dosłownie milimetru. Dobra. Tak w ogóle to mam nadzieję, że szybko tą Polską nie odpadnę. Przynajmniej nie w grupie. Choć boję się meczu z Hiszpanią, no i poniekąd ze Szwecją. Dobrze, Lewandowski. Piotr Zieliński. Kurna, no nie ta, bo... Ja pieprzę, co to jest? Trzymam gałkę do przodu, ale on poda za siebie, no czemużby nie? Nie opodal tego, co dalej. Piłka nie znalazła adresata i wyszła na Boże. Grę wznowią rywale. Kamil Glik. Nie Grzegorz lubię grać też jakoś kombinacyjnie strasznie. Gram prostą gałę i mamy grać. Kurna, niestety, no ale no. Strata piłki. Brady. Rozciągnięcie gry na skrzydło. Ładnie rozwija się ta akcja. A dobrze. Dobra, skuteczna interwencja broniącego. Ścierwo. I będzie wznowienie załku. Z tego Irlandczyka. Ja pieprzę. Czemu te FIFA się tak zepsuły? Czemu one były kiedyś takie fajne? 14 to taka zarobista była. Gdy Robert Lewandowski jest w takiej formie jak dziś, cała drużyna w ciemno może grać na niego, bo wiadomo, że dobrze wykorzysta każdą okazję. Zdecydowanie nie można mu odmówić ciągu na bramkę. Jak widać teraz na pokazanej przez realizatora grafice, jest dziś bardzo aktywny z przodu, a także, co chyba nawet ważniejsze, skuteczny. Głęboka wrzutka. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Przytomna interwencja obrońcy ratuje zespół z niemałych opałów. Ej, no co za shit? Ja pieprzę, przecież się zabrałem na ten. Blisko pole karne. Ładnie pomyślane. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Zostawili mu miejsce na skrzydle. No, bierze mu tą kałę. Teraz dośrodkuje? Genialne podanie. Jezus Maria! Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Kibice poczuli, że to może być wreszcie szansa na bramkę kontaktową. Zrzut rożnego. Wychodź. Ależ to była fantastyczna obrona. 3 do 1 to rezultat. Dobra. W pierwszych 45 minutach. A więc jakoś sobie radzimy. Jak wpisywał się w pierwszych 45 minutach Robert Lewandowski? Świetnie mu idzie. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie i utrzymać się do końca pierwszej połowy. No więc słuchajcie, pierwsza połowa za nami, druga nadciąga. No jestem dość zadowolony. Było parę momentów, które mnie irytowały i denerwowały. Ale no cóż, statystyki mamy 3 bramki, jedną oni. Strzały 5, oni 1. Właśnie, my strzały cenne 3, oni 1. Posiadanie przeważamy 51-49%. Przejęcia mamy 4, oni 2. Faule są po 0, są tylko rzuty rożne, oni 2, a my 1. Celność strzałów ich to 100%, no wiadomo. A nasza to 60, ale dokładność podań mamy 93, a oni 85%. Także nie jest najgorzej. Zapraszam do oglądania drugiej połowy. No, póki co nie robię zmian. Także zapraszam. I lecimy.
i zaczynamy drugą połowę pierwszego meczu fazy grupowej. Pierwsze koty za płoty, teraz już trzeba grać odważniej. Byle żeby nie stracić tego prowadzenia, będzie dobrze. Ja tutaj sobie wyznaczyłem, że obowiązkowe jest wygrać z Irlandią. To musimy wygrać. A potem, kurde, no to już... No, nawet no, z trzeciego miejsca tu oczywiście można awansować, nie, bo to jest jednak... Przesuwa się w stronę bramki. Z tej pozycji cholera. Precyzyjnie dogrywać. To może być sytuacja gospodarzy? Bramkowa, jestem chyba gościem teraz. Wrzucą w pole karne rywala. Finał jest wiadomo na Wembley. Cholera, no nie do tego. Nie, to jest irytujące. To jest irytujące, naprawdę. Ja leciutko X, namierzyłem nawet na tego typka. Ale nie, no zagrajmy dalej. Ten typ, który jest dalej, jest kryty. No, czemu, żeby nie tam. No, lamuś. Lubię takie wypowiedzi ostre, troszkę czasem mówić, ale jak nie są konieczne, to nie trzeba. Lewandowski. No jak przeciął chamsko. Jezu. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszad. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia do Ej, chyba spalony. A dobra. Nie luj. Będzie już z tej akcji zagrożenia. Piłka poza boiskiem, mamy aut bramkowy. Okej. Okay. Trener dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. A więc tak, na spokojnie rozgrywamy. Jan Bednarek. Maciej Rybus. Grzegorz Krychowiak. Zupełnie no, źle wymierzone podanie. Nie wiem, czy teraz być zły na FIFA, czy na siebie, chyba na siebie. Będzie chyba podawał. Ciekawe, jak to rozwiąże. Jezus, tylko tego nie stracić, tego prowadzenia. Jezu, bo teraz jest teoretycznie. No chole, nie, ja pieprzę w dupę. Zmniejszyli stratę bramkową. Ja pierdolę, za psity. Kurwa. Czy uda im się wyrównać? Niedługo się zapewne przekonamy. Jezu, Boże. W dupę. Jezu, jeszcze tak gorąco mi jest, kurna. 40 stopni w plusie chyba. Ja pieprzę. Bramkarz nie ma nic do powiedzenia. Tak się zdobywa gole, proszę państwa. Co za główka, kapitalna bramka. Znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Co za śmieć. Czemu go nikt nie krył? W dupę jebane. No, będzie się działo. Jest 3-2. Number 12, Callum Robinson. Spieprzaj. A ty tak stoisz. Bronią wyniku. Tak jest, oczywiście, szpaku. Grzegorz Krychowiak. Boże, jakiego nazwałem. Klich. No i kolejne jego dobre podanie. Kamil Klich. Dobra, przecież lecimy na tych shitów. To jest jego mecz. Dobrze rozwija się ta akcja. No, dlaczego? Piotr Zieliński. Ale świetnie zablokował. Maciej Rybus. Ruszył do przodu całkiem udanie. Klich. Robert Lewandowski. Ale świetnie. No w dupę, co go tak blokujecie, Jezu. Dajcie mu hat-tricka strzelić. Gospodarze wciąż przegrywają jednym golem. Kibice próbują zachęcić no ich w dupę. Trudnującą bramkę. Cholera. Pięknie, precyzyjnie, prostopadle. Jezus Maria. Zablokowany strzał. Piotr Zieliński. Grosicki. Lewandowski. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Na piłkę, co z tego wyniknie? Lewandowski! Tak jest! Udało się. Za takich chwil ogląda się mecze. Fantastyczna forma strzelecka. A ta bramka to już jego trzecie trafienie. Czy na tym poprzestanie?
Fantastyczna postawa od momentu wejścia na murawę. No i proszę, hat-trick. Niesamowity występ dzisiaj tego piłkarza. To się nieczęsto zdarza, ale rzeczywiście mamy tu teatr jednego aktora, przynajmniej w tej chwili. Postaram się, aby Robert Lewandowski był królem szczelców w tej edycji Euro 2020 w mojej FIFA. Postaram się o to i zobaczymy. 4 do 2, dwie bramki różnicy. To zarazem dużo, ale i mało. Robert Lewandowski. Coleman. Jeff Hendrick. Brady. Tracą piłkę po tym podaniu. Kamil Grosicki. No zobaczmy, może być groźnie, atak Polaków. Cholera, jak żeś to zagrał. I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas. Ej no. No. Kolejny napastnik wchodzi na boisko przegrywającej drużynie. Czas najwyższy, to w tej chwili ich jedyna szansa. Zbliża się koniec spotkania, przecież jeszcze trzeba czasu, żeby odrobić straty. Dziwny ten mecz taki, że po tak powiem taki. Taki zwrotny. Kamil Glik. Kędziora. Klich. Kolejne podanie dociera do adresata. Dziś pod tym względem wypadają znakomicie. I to jest coś, co w którymś momencie robi różnicę. Wysoki procent dokładnych. No, na Zielińskiego. Brady. Tak bym powiedział, że może nie. Conor Harrigan. Brady. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Cholera. Maciej Rybus. Kamil Grosicki. Sporo miejsca na skrzydle. Ach, cholera. Dobra interwencja. Jedna z ostatnich akcji. Zagrzewają swoją drużynę do walki. Posłuchaj tylko tych ich śpiewów. Ich ulubieńcy są faworytami tego spotkania. Każdy chyba na trybunach przyszedł tu licząc na zwycięstwo. Dawaj, cię chłopaki. Yes. Piękny gol dla Polski. No jestem wzruszony. Nie odpuszczają, grają do końca, dobijają jeszcze rywali w doliczonym czasie. Mecz jest już od jakiegoś czasu rozstrzygnięty, ale oni grają jak w jakimś transie. Teraz już sędzia chyba to zakończy. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa okay. Nie wygląda zbyt różowo. Także w tym meczu już nie może się nic złego wydarzyć, żebyśmy tego meczu nie wygrali. Fajny meczyk. I nasza wygrana, proszę Państwa. Z wygranej mogą cieszyć się kibice drużyny gości. Może nie ma ich tutaj zbyt wielu, ale to oni teraz najgłośniej śpiewają. Wszystko im dzisiaj zagrało. Byli świetni w odbiorze, znakomicie wyprowadzali ataki. Obrona też nieźle. A więc widzowie. Do granicy z rzutu rożnego. Powtórek nie będziemy oglądać. Lewandowski ma hat-tricka. Robert Lewandowski także zawodnikiem meczu z oceną 10. Strzały celne oczywiście mieli tylko 2. No bo jakby inaczej, no i oczywiście 2 wykorzystane. Magia FIFA. No i cóż, przejdźmy do menu. A więc tak, Szwecja przegrała z Hiszpanią 2-0, Portugalia z Niemcami 1-0 wygrała, a Francja z Węgrami na luzie sobie poradziła 4-0 wygrana. A więc tak, teraz mecz z reprezentacją Hiszpanii. Jeśli wygramy, zapewnimy sobie awans. Jeśli byśmy zremisowali, to awans też już byśmy mieli pewny raczej.
No, ponieważ, no cóż, tu dużo mówić, no po prostu z trzeciego miejsca też możemy awansować. Ale Lewandowski póki co jest królem strzelców, Bender ma dwie bramki, a potem już po jednej Alba, Griezmann, Krychowiak, Hendrik, Varane, Robinson, Zieliński, Silva i Ojabal, że tak powiem. A potem tutaj Zieliński. A dobra, słuchajcie, nie będę wam teraz tego czytał, bo bym was zanudził na śmierć, ale o kimś ma czerwoną kartkę. Z Polski nikt żółtej ani czerwonej nie ma. Kontuzji też nie mamy, także jestem bardzo zadowolony. Skład mi się podoba. Słuchajcie, ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie, co tam chcecie, ale nie będę wyłudzał. Pozdrawiam bardzo też Adesona i pana Lisiastego, czyli Sebastiana K. za komentarze pod ostatnimi filmami. Oczko dla was, buziaczki. I wam bardzo dziękuję. Ogólnie wszystkim dziękuję. Piszcie komentarze pod filmami, jeżeli chcecie być pozdrowieni pod moimi filmie, no to piszcie siema, pozdrowisz w komentarzu, a ja wtedy was pozdrowię bez problemu. Także dziękuję bardzo, do zobaczenia i cześć.